私の中の本当の私目覚めて始まったよ君の隣が永遠なんて昨日までの幻想痛みを知って不安になるの言葉にならないほど想いが届かなくて伝えたくて君の景色に気がついて戸惑うの涙の星落ちてゆく無限の空Witam serdecznie, z tej strony Jakub i pora na powrót do Move Love, czyli Takeru i spółka, którego w sumie nie pamiętam co tutaj robiłem ostatnim razem, a jak przeglądałem sobie save'y, to widzę, że mam pomieszane już te moje co nagrywam z tymi co jak grałem w 2016 roku. 3 lata temu. O. Scena pod drzewem. A jak jest scena pod drzewem w tej grze, to oznacza, że to koniec gry i wyznają sobie miłość. No po prostu. Z tego co pamiętam, chyba każda z postaci tak ma. No dobra. Jedziemy, ustawiamy proste rzeczy. Z tego co pamiętam, to już planeta została wybrana. O. Chyba tutaj skończyłem ostatnim razem, jak przeglądałem odcinek. Takeru, ale ja nie mogę tego zrobić! Co? Co ty wyrabiasz? Nie widzisz tego, co jest napisane na screenie? Prawy pedał służy do zamiany między trybami. Nie używaj go w czasie, gdy się poruszasz. Ach! Ale ja myślałam, że znowu będę mogła zmienić jakoś tryb. Przecież, powiedziałem ci już, że zamienię się z tobą miejscami w momencie, gdy naprawdę będzie źle już nam szło. Dalej, skup się i zacznij to coś pilotować. Ale ja się boję. A niby czego? To tylko gra. Po prostu zrób to. No właśnie, to ja chciałem to powiedzieć. A wy, co wy tam wyrabiacie? Spójrz! Oni sobie z nas kpią! To nie tak, że ja mogę sobie jakoś z tą sprawą poradzić. Ojej! Tak, o to chodzi! Dobra jesteś w tym, Meja! Tak, posiadam trochę doświadczenia w polowaniu. O dziwo, to coś na początku wydawało się o wiele trudniejsze. Hej, słyszałaś to, co powiedzieli Sumika? Tak. Meja myśli, że jesteśmy niczym innym niż tylko ofiarami, a nie możemy przecież pozwolić, żeby ona wygrała. Dobra, w porządku, Takeru. Zacznij w nich strzelać. Aby to zrobić, wróg musi być na radarze. Kieruj się w jego stronę. Myślę, że załapałam. W porządku. Dam z siebie wszystko. Chyba coś poszło nie tak. Nie stój tak i nie przyglądaj się im. Mikoto wciąż się zrusza się swoim mechem. Dalej, ścigaj ich. Naciśnij obie dźwignie. Okej. Co się dzieje? Ja? Trafili. Co się stało? Wow, ale to fajne. No dobra. Załapałam.
Teraz postaram się o wiele lepiej, Takeru. No fajnie, tylko wskaźniki naszych osłon spadły już poniżej 50%. Tam tylko 44 jest, tam. No dobra. To mamy, zamień się miejscami z Sumiką, lub dajmy szansę Sumice. Dajemy jej szansę, że nie będziemy przecież, więc dziewczyna się poszaleje. Dobra, Sumika. Poziom naszych tarcz spadł poniżej 50%. Przegramy, jeżeli ta sytuacja będzie się utrzymywać. Więc postaraj się jak najlepiej umiesz. Okej, zrobię to. Żryj to! Co? Trafiła mi! A, co? Ja! Co? Spudłowałam? A niby dlaczego? A chybiłem, bo to Mikoto mówił. Ponieważ ja zrobiłem unik. Wybacz mi, Sumiko, że przejąłem stery. Ale obiecuję, że nie zrobię tego ponownie. Dlaczego to coś tak trzęsie? Jest okej. Okay. Nie trafili nas? Jest okej. Okay. Kontynuuj ładowanie. Dlaczego? Teraz, Sumiko! Xiamium znika na chwilę pod ekranem. Jeżeli spróbuje strzelić z góry, trudno będzie mu uniknąć tego. Co się stało? Ale dlaczego? W momencie, gdy ja podskoczyłem, Xiaomiu podniósł się, trzymając nóż w dłoni, przecinając naszego Kaisera jak masło. Nieźle ci poszło, Meja. Pierwsza technika stylu walki wiecie Mugen Kido o nazwę Cięcie Księżyca. Ale co jest to, że ona to tak poważnym tonem mówi. I chyba sobie kurwa jaja robicie. Przegraliśmy. No. W czasie pierwszej rundy było naprawdę blisko. Raczej byśmy przegrali, gdyby Mega nie zainterweniowała. Ta. To był dobry mecz. A w czasie drugiej rundy ja wraz z Mikoto pilotowaliśmy, ale czas się nam skończył. Więc chyba był remis, nie? A w czasie trzeciej rundy pozwoliliśmy Mei i Sumice robić co chciały i dostaliśmy zmiażdżeni na miazgę, okej? Okay. Więc zakończyło się to naszą porażką. Ale wiecie, a nie było zabawnie? Tak, zróbmy to kiedyś ponownie. Może, jeżeli najpierw potrenujesz, będę musiał zrobić z tobą sparring. A, nieważne. Ale wciąż jestem pod wrażeniem. A niby czego? No bo w jaki sposób to miejsce rozrywki, ta arkada, zamienia zaawansowane umiejętności bojowe w wysublimowaną rozrywkę? O, stary. Znowu zaczyna ekstrawaganckie rzeczy Mei. Innowacje bojowe rodzą nową rozrywkę. Następnie pomysły powstałe podczas tej rozrywki tworzą nowe innowacje bojowe. Cóż za cudowny cykl. A tak w ogóle, gdzie indziej tego typu rzeczy robiłaś, Meja? Jedynym miejscem rozrywki, w jakimkolwiek byłam, było to kasyno, które odwiedził kiedyś mój dziadek. Ale tam nie było czegoś takiego jak tutaj. Kasyno? Coś jak w stylu Las Vegas? Nie, to coś było w księstwie Monako. Znaczy, chcesz powiedzieć, że masz na myśli Casino de Monte Carlo? To wspaniałe! Wpuściliście mimo tego, że nie masz 21 lat? Trzeba mieć 21 lat? A ja tam po prostu sobie wszedłem? Stary... A skąd ty niby wiesz o tych wszystkich niesamowitych rzeczach? Dobra, ludziska. Czas wracać do domu. O, widzę, że Mikoto jak zwykle zmienia temat. Chyba ktoś go nakrył na kłamstwie.
Kurde, cwaniaczek. Hej, Takeru! Co jest? Jeżeli chodzi o pierwszą rundę w Valgar On... Przyznaj się. Wziąłeś kontrolę bez mówienia mi o tym, prawda? Nie, ja skądże? Kłamca. Przecież te nieznośne... Przecież to stało się takie nieznośne i dlaczego nagle cało się trząsł w momencie, kiedy zamieniłeś się ze mną miejscem? O, więc zauważyłaś. No cóż, biorąc pod uwagę muzyka w tle i inne dźwięki, pomyślałem, że to przeoczysz. Ale ja myślałam o tym trochę, no wiesz, a potem to uderzyło. No... Pomyślałem, że dłuższa walka sprawiłoby nam, no wiesz, więcej frajdy. Więc dlaczego mi nie powiedziałeś? Normalnie przecież mówisz mi o wszystkim. No, nie sądziłem, że chcesz zmienić się pozycją zaraz po tym, jak zaczniesz grać. Okej. Ale no, jeżeli zauważyłaś, to nieważne. Przepraszam, mój błąd. No nie, jest okej. Ale no wiesz, od dawna nie graliśmy w coś razem, nie? Zróbmy to kiedyś jeszcze raz. No i jeżeli... No zrobimy to po twoim intensywnym treningu. Jeżeli to coś, co muszę... Jeżeli jest coś, co ja muszę trenować, to na pewno jest to lacrosse. Tak, tu też masz rację. To zdecydowanie bardziej paląca kwestia. No tak. Więc widzimy się ponownie w czasie jutrzejszego błyszczącego poranka. No dobra, dobranoc! I jak ona to robi, że znów zmusiła mnie do wspólnego joggingu? Chyba lepiej, żebym się już położył. No to mamy poranek. Co jest z wami nie tak? To dziwne, że ćwiczenia obniżają moją wytrzymałość. To wzgórze! Aż mi się spać zachciało. To oczywiste, że twoje zdolności fizyczne mogą wzrosnąć dopiero po przekroczeniu limitu. Meja! Jesteś w dobrej formie. To nie tak. Odkąd tu przybyłam, zaniedbałam mój poranny trening. W tym tempie nie będę w stanie jutro tego zrobić. Do festiwalu pozostało tylko 10 dni. Wydaje się, że wciąż mamy wiele trudności do przeciwzwyciężenia. Słyszałaś to, Sumika? Ja chyba zrezygnuję? O, tam jest Sakaki. Sakaki? Wyglądasz, jakbyś była zajęta od samego rana. Ojeju. Wow. Shirogane? Kagami? Czy coś się stało? Chyba teraz mu się włączył tryb zombie. Niedawno rozpoczęli podstawowy program treningowy w ramach przygotowań do festiwalu. Właśnie zaczęli odczuwać ból związany z zaniedbywaniem sprawności fizycznej. Meja! Ty nigdy nie byłaś tak... Twarda! Dzień dobry, Sakaki! Dzień dobry! Czy wy naprawdę po prostu zaczęliście trenować fizycznie? Tak, coś w tym rodzaju. Ale dlaczego? Nie jesteśmy jeszcze oficjalnie zarejestrowani. No cóż, nie chcę być ciężarem dla wszystkich, jeżeli będziemy mogli już zagrać. Ale no wiesz... To wygląda na to, żeby użyć mojej karty atutowej. Coś się stało, Takeru? No, zgadnijcie, o czym ja mogę mówić. Może ty, przedstawicielko? No wiesz. A Yamine mi powiedziała, że będzie z nami grała. Co? Czy to prawda, Takeru?
Oczywiście! Słyszałem to zdanie prosto z jej ust. Ona wchodzi w ten biznes. Więc możemy wziąć udział w festiwalu sportowym? Dokładnie. Ale dlaczego mi nie powiedziałeś? No bo ponieważ pomyślałem, że nasza przedstawicielka klasy zasługuje na to, żeby być pierwszą osobą, która się o tym dowie. Nie zgodzisz się z tym? Oho, tak. Dzięki. Więc... podaruj mi swój najlepszy szczał. Przedstawicielko? Przedstawicielko? A? Co? No wiesz... powiedziałem, żebyś dała z siebie wszystko, okej? Okay? Tak. Chyba Takeru zaimponował jej. No dobra. Więc wygrajmy to! Więc, no dobra, jeżeli wy już to macie, to ja spadam. Shirogane? No... miałam nadzieję, że będziemy mogli zorganizować nasze pierwsze spotkanie drużyny po szkole. Pewnie! Dla mnie bomba! A może wprowadzić Ayamide? He? Co? Ja? Dlaczego? A dlaczego nie? Przecież jak już zacząłeś, to może skąd? Nie, to nie tak, że ja... Dobra. Zjawię się tutaj po szkole. Więc do zobaczenia. Ej, może mnie nie ignorujcie, tak? No dobra! Dobra! Ech, niech wam będzie. Sprawię, żeby się pojawiła po szkole, okej? Okay? Pasuje? Wiedziałam, że możemy na ciebie liczyć, Takeru. Na pewno. Ja obstawiam sobie kartę, że ty od początku już myślałaś, że on... bo co tak działa. No dobra, więc pójdę się przebrać. I... ja chyba też pójdę już do klasy, bo mam zamiar rzucić, mam zamiar położyć się na ryj na mojej ławce. No to narka. Tak. No co jest, przedstawicielko? Dziękuję. E? Nieważne. Narka. To bardzo dobre wiadomości. Lacrosse jest bardzo ważny dla Sakaki. No tak. Wiem, że idziemy z tym troszeczkę za szybko, ale to będzie na teście, więc postarajcie się nadążyć. Teraz narysuję wam diagram. Nawet Yuko-sensei może od czasu do czasu pouczyć nas, no wiecie, normalnej, szanowanej, uznawanej przez wszystkich lekcji fizyki. Gdyby nie była taka ekscentryczna, to prawdopodobnie byłaby prawdziwym geniuszem. Nie. A może... poczekajcie. Fakt, że się wyróżnia dzięki tej... jej ekscentryczności, może być dowodem, że ona jest geniuszem. Mówią, że w końcu istnieje cienka granica między geniuszem a szaleństwem. No i... aha! I my tylko teraz to powtarzamy. Ja jestem przekonana, że już wy o tym to wszystko znacie, ale to równanie też będziemy używać. I słyszałem, że jest dosyć sławna w środowisku naukowym, lub raczej, jakby ktoś inaczej powiedział, niesławna, w zależności od kogo zapytasz. Albo, że jest genialnym fizykiem, albo jest jakimś dziwnym, antyautorytarnym fizykiem. Ale jeżeli miałbym być brutalnie szczery, to moim zdaniem po prostu jest szalona. Trudno mi wyobrazić sobie ją jako coś więcej niż nauczyciela, który posunie się do wszystkiego, by tylko móc się odrobinę zabawić. No dobra, no to otwieramy na stronie 216. Widzicie to równanie w ramce? Ono jest ważne. A my zajmiemy się teraz tym równaniem. Szturchani, szturchanie. E? Ej, czy to prawda,
z Ejaminę będzie grało w Lacrosse? Tak, ale nie ma sposobu, aby dowiedzieć się z po prostu prędzej czy później nas nie spławi. Ale wciąż to niesamowite! Jak to zrobiłeś? Tak, tak. Ej! Wy! Z ostatnich ławek! Wstańcie! O cholera! Tak? Nie, ona mówiła tylko do Mikoto. Pomyłka. Yoroi! Ja wiem, że jesteś zaskakująco krzepkim młodym mężczyzną. I być może wolisz uczyć się z doświadczenia niż z podręczników. Ale może najpierw... Może tak. Chciałbyś ukończyć tą szkołę? Przepraszam. No bo wiesz, zapewne już o tym wiesz, ale nasi przodkowie zastosowali wiele z tych praw fizyki w swoim codziennym życiu. W bardzo naturalny sposób. Tak. Czy przypadkiem nigdy nie zauważyłeś takiego zjawiska, które możemy zaobserwować u ludzi rzekomo zostawionych w tyle przez szybki marsz ludzkiego postępu? Tak, zauważyłem. No więc przynajmniej gdy jesteś już teraz z nami, to chociaż masz szansę się czegoś nauczyć. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy następnym razem owinie się ścinami i wyruszysz na jakąś dziwną, malutką, zabawną wysepkę. Przepraszam. To była dosyć dziwna nauka. No teraz pora na tego, który jest przed nim. Ech, Shirogane. Przynajmniej stara się być niepozornym. Jestem szokowana, że myślałeś, że możesz się wywinąć od tego występku, jakim jest szeptanie w czasie moich zajęć. Przepraszam. No jakby teraz o tym pomyśleć. A jak wam idzie w Lacrosse? Wspaniale, ona po prostu chciała się dowiedzieć. A dlaczego pani pyta mnie? A nie jesteś w to zamieszany? Ja? Cóż, to nie tak w sumie, że nie jestem jakoś całkowicie niezwiązany z tym faktem. Cóż za fascynująca rzecz. Zastanawiam się, dlaczego ciągle wtrącasz się w tego typu sprawy. Po prostu taki jest mój los. Jeżeli odpowiedź była taka prosta... Niespodziewanego SMS-a od mojego kolegi. Jeżeli odpowiedź była taka prosta, to zostałabym bez pracy. O, właśnie mi się coś przypomniało. Cóż to może być? Posłuchajcie, padłam na niesamowity pomysł. Cała kolarza już ma dość, a nawet nie wie, o co chodzi. Och, nikt ją nie słucha. Więc Shirogane, słuchasz mnie? Oczywiście, ja panią słucham. Więc wpadłam na ten pomysł w momencie, gdy wczoraj grałam znudzona w pewnego RPG na moim PlayStation. O stary, to może trochę zająć. Tak pomyślałem o tym samym. Wiesz, jak istnieje coś takiego jak Motion Capture, to... Nie umiem tego przeczytać. Pewnie mój kolega, który jest uczulony, jak wypowiadam różne słowa po angielsku, dostaje ataku teraz, ale nieważne. Myślałam, jeśli potrafimy uchwycić ruchy ludzi, czy nie byłoby wspaniałym, to, że gdybyśmy również mogli uchwycić ich myśli. Jeśli mogłabym zbudować takie urządzenie, byłabym w stanie stworzyć ostateczny, równoległy komputer o takim samym poziomie zdolności poznawczych, jaki posiada człowiek. Więc czyżby to coś było komputerem równoległym? Come on, Shirogane, nie pytaj ją o to! Sprawę, że tylko to będzie trwało dłużej. Tradycyjne komputery równoległe działają w ten sposób. Coś tam narysowała.
Zwykle urządzenie obsługuje informacje za pomocą jednego półprzewodnika. Komputery równoległe używają jednocześnie kilku półprzewodników, a każdy z nich przekazuje inną linię danych, które są następnie kompilowane w celu obliczenia wyniku. My nadal jesteśmy w dziale fizycznym? Nie jestem przekonany o tym. Wasza dwójka! Słuchać! To będzie na teście! No nie! No chyba... No to będzie! Jeżeli nie będziecie mnie słuchać. Zrozumiałem. No więc tak. Przetwarzanie za pomocą kilku półprzewodników jest szybsze i bardziej wydajne niż tylko jeden. To jest punkt przetwarzania równoległego. Nawiasem mówiąc, dokładnie tak działa ludzki mózg. Jeżeli zastosujesz równoległe obliczenia do jego logicznej skrajności, ostatecznie stworzysz komputer o dokładnie takich samych zdolnościach poznawczych jak człowiek. Więc ma pani na myśli androida? Ale widzisz, ludzki mózg składa się z miliardów neuronów. Po prostu niewykonalnym jest uzyskanie tylu półprzewodników i sprawienie, by pracowały razem nad tym samym problemem. Innymi słowy, to są śmieci. Ten sposób myślenia jest już przestarzały. Co oznacza, że potrzebujemy tutaj jednego z moich genialnych uderzeń. Oto będzie zwiastun nowego pokolenia. Jesteś naprawdę beznadziejna w rysowaniu. Pomysł, aby maszyna naśladowała ludzkie zachowania, jest zasadniczo błędna. Jakby co to co ona teraz pierdoli, taki tam spoilerek, to coś będzie ważne w trzeciej części. To coś, ta bzdura, co sobie myśliła, będzie ważna w trzeciej części. I będzie tyle kombinowania, tyle bawienia się, żeby móc sobie to przypomnieć, ten diagram, bo oczywiście tylko Takeru będzie kojarzył to coś. I tylko on będzie jedyną osobą, która będzie mógł, no, ten diagram, ten rysunek, no, tą teorię przywrócić do łask. Jak się chłopak biedny namęczy, co on by przeżyje, żeby to zrobić? Co my tu mamy? To było? Więc na tym polega problem. Komputery były na długo przedtem, zanim ktokolwiek pomyślał o równoległym przetwarzaniu. Nie ma sposobu, aby ich ewolucja spowodowała powstanie czegoś naprawdę nowego. Tym, co nam potrzeba, to nie ewolucja, tylko rewolucja. Ura, towarzysze, ura. Jak słowo rewolucja, to zawsze słyszę wołanie Rusków i Marz na Warszawie mi się z filmu Bitwa Warszawska tylko przypomina. I gdzieś tam w mojej głowie odpala się międzynarodówka i... No i te klimaty. Tak, jestem trochę spaczony. Naprawdę! Ją to dzisiaj wciągnęło. Ale czy to nie jest niesamowite? Po prostu możemy to skopiować i wkleić wszystko stąd! Bez względu na to, ile może mieć neutronów, mózg wciąż jest jedynym samodzielnym systemem. Nie ma potrzeby zmuszania miliardów półprzewodników do harmonijnej pracy. Więc... Należy przechwycić mózg? Nie zawsze jest to kwestia ilości. Tylko idiota by tak pomyślał. Tak, to! Właśnie tu! To jest odpowiedź! W pewnym sensie zaciera się cienką linię między bycia geniuszem a szaleńcem. Wie o tym pani? I w pewnym sensie... w rzeczywistości po prostu... W sumie w jej przypadku to bez różnicy, prawda? I to jest moja nowa teoria! Kontynuacja teorii przyczyn kwantowych! Tak łatwo jest wygrać Nagrodę Nobla! Nagrodę Nobla powiadasz? Naprawdę słodziak z pani. Powinnam od razu napisać o tym prasę magisterską. Tak więc, możesz mieć tę cenną naukę mojego autorstwa przed resztą ludzkości. Czy ona właśnie wyszła z klasy? Się podnieciła? O czymś, co myślała, grała w starego playa?
Ja pierdolę. Fajny nauczyciel. Ja bym nie narzekał, jakbym miał takiego fizyka. Mój był, miał przyzwisko komik. Nie był tak ambitnym człowiekiem jak ona, ale też może być. No hej! Shirogane? Tak? Więc dlaczego pozwoliłeś na to? Teraz nasza klasa znowu nie będzie miała jednej lekcji. A niby, dlaczego mnie o to pytasz? Ech, nasza dwójka, co porabiacie? A, ja... Nie. To było tylko do sumiki, chyba jestem... Pomyliłem się. To było pytanie, ej, co tam wyrabiasz? A, pożyczyłam taką jedną książkę o Lacroix z biblioteki. Wow! A jednak miałem rację. Kurde, trochę za dawno to tłumaczyłem. Ten sport faktycznie ma fascynującą historię. Nie wiedziałem. Jej korzenie sięgają sportu walki opracowanych przez rdzennych Amerykanów. Rozumiem. Najwyraźniej setki ludzi brało udział w tym samym czasie i grali na łąkach o szerokości kilku kilometrów. No dobra, sprawdźmy. Sport został nazwany Lacrosse przez francuskiego jezuickiego misjonarza, ponieważ kije używane do gry przypominały kij pastorski biskupów, czyli po prostu z francuskiego Lacrosse, lub personel pasterski prowadzony przez biskupów katolickich. Więc to tak. No cóż, znajomość genezy jest fajna, ale nauczyłaś się chociaż z tego zasad? Tak częściowo? Jesteś pewna, że dobrze wam pójdzie? Zamierzamy nad tym popracować, ponieważ będziemy grały już tuż po szkole. Sakaki powiedziała również, że najlepiej byłoby, gdybyśmy same wcześniej dowiedziały się coś o grze, jeżeli jest taka możliwość. Okej, rozumiem. Na pewno nie chcę im przeszkadzać i równocześnie nie chcę się w to za bardzo wmieszać. Może po prostu gdzieś se teraz zabiję troszeczkę czasu i kończymy ten odcineczek w momencie, gdy nasz Shirogane zauważył Tamę. Tama z ogonem. I ona chyba jest najmniej wybieranym wyborem, nie? Potencjalnej partnerki Shirogane. Ano, chyba tak. A może się mylę? Kiedyś oglądałem jakieś statystyki, forum czytałem różne tam. No pewnie zależy od narodowości, jak zwykle. Ale nie, no dobra, nieważne. Na takie rozkminy będzie czas w następnym odcinku, więc dziękuję za wysłuchanie i zostanie do końca. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia. Nerka.